Czołem, ludziska! Z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Graveyard Keepera. No i właśnie, i co? I zastanawiacie się, czy Staszek dotrzyma słowa? Czy Staszek pójdzie i w końcu do tych lochów cholernych, których obiecuję, że pójdzie od tak długiego czasu? Oczywiście, że nie. Dzisiaj też będę was zwodził przez cały dzień. Zrobimy ten ługowy jeszcze. Wykonaj. Tak, mieliśmy to zrobić po ostatnim odcinku, mam zapisane o dodatkach. Będę was zwodził znowu i będę mówił, że pójdę, a potem nie pójdę, klasycznie. Nawet nie będę się zbliżał w kierunku lochów. Nie mam zamiaru w ogóle tam wchodzić, iść i olać w ogóle ten cały system. Niech żmij sam idzie do lochów. Oh well, jednak poszedłem. Dobra, czyli co? Szósty poziom, tak? Szósty poziom i cokolwiek tutaj się odkryje, trzeba zbierać od razu, ponieważ to podobno przepada, jak mówiliście. Także, no zobaczmy. Zobaczmy kolejny poziom lochów. Mam zestaw 20 win, gdy będzie to potrzebne. Mam wyczyszczony, zobaczcie, praktycznie całkowicie mój plecaczek. Także zobaczymy. Co się kryje? Ło! Ognista menda. Co się tu... Jak to żre tym... Co on tutaj kwasi z siebie? Dobra. Okej. Niebieskie grzdyle również są, niebieskie galaretki się przydadzą, może... Czekajcie, wiecie co, ja chyba nie muszę tak... Ja muszę chyba jednak ograniczyć machanie, bo przecież to mnie męczy przy okazji również. Tak, mieliśmy też w technikach zrobić coś, co powinno pomóc mi w ogóle w lochach, nie? Tak w ogóle zanim pójdę, ale już mnie tak po prostu ścisnęło tutaj do tych lochów, że co się będę zastanawiał. Fechmistrz, zróbmy sobie fechmistrza przy okazji. Większe obrażenia, nie? To chociaż to zrobimy. A przy okazji jeszcze postaramy się... odblokować klejnoty oraz najlepszego przyjaciela, jubilera, tak jest, żeby móc jeszcze więcej znajdować klejnotów. I tak oto wykorzystaliśmy wszystkie niebieskie pypki. Dobra, jest zrobione, pójdziemy teraz w dół. Zobaczymy, czy z tej strony coś napotkamy. Mówicie, że to lepiej zrobić przed wejściem nawet. Ło! Truposz przybył. Trudno, sorry truposz, ale nie tym razem. I teraz zobaczcie, zwiększyłem, zrobiłem zrobiłem tę poprawkę i zobaczcie, że teraz mamy, co tu mamy? Chyba złoto? Tak, 9 złotych samorodków, super. I od razu więcej obrażeń też zadaję, z tego co tu widzę. Oczywiście nie będziemy, będziemy chcieli prawdopodobnie wywalać jakieś shity w późniejszym czasie. No dobra, chlup i mamy znowu pełną energię. I uleczeni jesteśmy troszkę. O, leci. Ło! Leci Mendoza. Z podwójnymi sztyletami. Jest ze mną te numery, Brunner. O, jakiś fajny. O, proszek śmierci mi się przyda. Proszek śmierci, spoko. Ło, ale tu dużo różnych proszków leci. To wszystko? Tutaj nie ma się co... Bardzo dobrze, że trafiliśmy na ten, na... jak to się nazywa? Na ślepy zaułek. No ten jeden truposz, to wiecie, i tak będę chciał go spalić. Ten następny truposz, który tam się zbliża. Bo i tak potrzebujemy popiołu, prawda? Potrzebujemy też wycinać organy, żeby inne truposze miały lepsze statusy. Dobra, dziab gościa. Tak, zapomniałem, że to jest gra, w której trzeba bardziej sobie na spokojnie robić ataki. Niż tutaj się rzucać jak porąbany. O właśnie. Dziab, tu jeszcze jest jedna. O! Mikstura lecznicza. A na kijek mi ta mikstura lecznicza teraz. Mamy jeszcze miejsce w ekwipunku? Jeszcze jest. Wiecie, co jest najgorsze? Że nie można z tych krwawych gwoździ wydobyć krwi. Wiecie, że oczyszczamy z krwi, bo jesteśmy w stanie wydestylować krew z tych gwoździ. To byłoby super, gdyby to było możliwe. A tak to nie jest, niestety. Dobra. Dziab. Możemy poniszczyć te krzesełka podniszczone. Chociaż opoły to są rzeczy, które robimy, wiecie, bez problemu. Więc nie wiem, czy w ogóle, no, pewnie będę chciał i tak je porzucić w którymś momencie. O! Proszę, znaleźliśmy wyjście z poziomu. Wiecie co, będę też tak robił, bo jeżeli wiem rzeczywiście, że tracimy te rzeczy, jak wyjdziemy, tracimy surowce, które zostaną tutaj, to po prostu będę wychodził. Co jedno piętro będę po prostu się usuwał i zrzucał wszystko do odpowiednich skrzynek, które potem wszedł na kolejne piętro, nie? Tak mi się wydaje, że będzie sensowniej. Wtedy nie powinno zabraknąć mi w ogóle miejsca. No tak, ale te krwawe gwoździe w ogóle do czegoś jeszcze będą potrzebne kiedykolwiek? Nawet uda mi się chyba zachować wszystko, co tu udało się poznajdywać. Mam, na wszystko miałem miejsce.
Także proszę bardzo, jest very good i very nice jednocześnie. Proszę bardzo. No i mamy to. Kolejne piętro zaliczone. Zdobyliśmy również trochę złotego samorodka. I mam nadzieję, że wszystko jest tutaj zwiedzone przeze mnie. Bo inaczej nie pozwoliliby mi wyjść, no tak. Okej. No to wyszliśmy. Jesteśmy. Pięknie. Zaliczone, zrobione, very good. Okej, możemy też w ogóle używać już tego wina jako elementu odżywczego. No, ponieważ wiecie dlaczego. No, mamy możliwości już teraz. Tak się pobawić. Rzucamy wszystkie proszki. Co my tu jeszcze mamy? Mamy też jeszcze tego gluta. Mamy jakieś nasiono zboża się udało zdobyć. Mamy miksturę leczącą, która nie jest nam potrzebna, ale niech będzie. Co tutaj możemy dorzucić jeszcze? O, wiem, że te mamy do dorzucenia i do zamienia. Gwoździe mamy. Ech. No złoty samorodek to wiadomo, że poleci. Chociaż no może i tutaj polecieć w sumie. To nie problem. O, mamy trochę galaretki jeszcze. O, może tę galaretkę. A co można z niebieską galaretkę można przebadać? Może ja przebadam w ogóle jedną i zobaczymy, co to wyjdzie z tego. To mogę zabrać, opoły mogę zabrać, to zabieram. Jakieś shity. No tylko ten samorodek złoty, tylko pytanie, gdzie go trzymam? Tu pewnie. Znaczy, i jeszcze go nigdzie nie trzymam. Teraz go zaczynam trzymać tutaj. Very good. Dobra. No, to mniej więcej ogarnięte. Jeszcze od razu zrobimy tutaj test. Zobaczymy, na co można przerobić niebieską galaretkę. Cyk. Płyn i esencja. Okej. No dobra, skoro płyn i esencja, znaczy roztwór i esencja, tak? Rozumiem, że to o to chodzi. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Niebieska, będziemy mieli jakiś pierwszy roztwór też przy okazji. Roztwór przyspieszający, okej. Niech będzie do kolekcji. Przy okazji dzięki temu mam 30 galaretek tam niebieskich i jest wszystko pięknie. Dobrze, idąc do domu, nie mówiąc nikomu... O, jeszcze truposz jest, okej. Szybko przeczytam wam, co mam w notatkach na dzisiaj zrobione, więc przede wszystkim... Wykopać szczękę. Zapomniałem to ostatnio zrobić w końcu, jak naprawiłem jeszcze siekierę trzeba naprawić. Więc jest taki oto kolega do zrobienia. W sumie, o, patrzcie ile on ma czaszek. Dobra, na początku i tak na stół leci kolega i zobaczmy, co on tu ma. Ma mroczny mózg. Okej, chodź mroczny mózgu. Chlub, na razie możemy pić, winko. W sumie chyba rzeczywiście przestawiamy się już na wina. Mamy ich tak dużą produkcję, że luz. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Czy możemy z niego zrobić jakiegoś, wiecie, no to jest raczej kolejny truposz do wyciskania i wyciągania z niego po prostu wszystkiego, co się da. Tak mi się wydaje. Skoro miał mroczną część w sobie. Wydaje mi się, że może coś striggerowało to, że on te mroczne części dostaje. Może jakiś inny quest powodował, że części te mroczne wyskakują, bo zobaczcie sami, że teraz tego mrocznego leci sporo. A do tej pory nie leciało. Serce daje tego plus jedną białą czaszkę, to jest Słabix. Ogólnie jest słabik, nie ma sensu wycinać ani jelit. Znaczy, no takie jelita to można by wsadzić kiedyś, wiecie, bo to też daje możliwości. Znaczy, my potrzebujemy trzech czerwonych czaszek do zrobienia zastrzyków. Więc niekoniecznie my tam powala na kolana to, co tam widzę. To nie są jakieś super ekstra elementy, więc tak, mamy wykopanie. Więcej nagrobków na cmentarz, mam też taką notatkę. Także więcej nagrobków na cmentarz zdecydowanie też będzie potrzebne. Tu pozrzucamy tak. To. No na razie kolekcjonuję. Będę masowo potem to zbierał, jak będzie trzeba, nie? Dobra. Mroczny mózg niech zostanie ze mną na razie. Idziemy spalić tego kolegę przy okazji. A ten się tu zrobił w ogóle? Czekajcie. Zrobił się i dostaliśmy kolejną czaszkę, tym razem czerwoną. A zatem pytanie brzmi, czy możemy jeszcze pozbyć się tej czerwonej czaszki jakoś? A co zrobić teraz z tą czerwoną czaszką? Może uda się coś wyciąć? No bo zobaczcie, jak wytniemy mu... O! A nie, to jest minus. Dobra, to nie. Jak wytniemy mu jelita, to pozbędziemy się czerwonych czaszek, bo to trzeba tak czytać. Jak są plus dwie czaszki, no to jest to, co w środku ma. Ma plus dwie czerwone czaszki. Więc jak wytniemy, to będzie odwrotność. Odejmiemy dwie czerwone czaszki. Więc nigdzie indziej nie ma... O, tu mamy jeszcze... Ale to serce daje nam też białe czaszki, więc trzeba wyciąć mu jelita, żeby zrobić z tego ciało prawie że perfekcyjne i idealne. Proszę bardzo. Ile on ma czaszek? Na szybko... 12! 12 czaszuniek! To jest chyba rekord, jeśli chodzi o liczbę czaszek w tym momencie. A nie jesteś na elitarny... Dobra, trzeba poszerzyć elitarne miejsca na pochówek. Także tutaj, cyk, cyk, cyk
I cyk, mamy kolejne miejsca na pochówek. Już robimy ci miejsca na pochówek. No mówię, trzeba rzeczywiście popracować trochę jeszcze nad tymi elementami nagroby, ale już tak, więc powiedzieliście mi, że już nie są potrzebne, nigdy nie będzie potrzebny jakość cmentarza, a podnoszenie jakości cmentarza, ogólnie zakopywanie to trupów było jest potrzebne po to, żeby zarabiać hajs z modlitw, a wiemy dokładnie, że mamy zupełnie inne zarobki teraz, inne miejsca zarobków, inne miejsca, skąd możemy zarabiać, niż zabawa w zarabianie z mszy, więc... W sumie co, do końca gry nie musielibyśmy już praktycznie ruszać, zakopywać ciał? Na to wygląda, nie? Biorąc pod uwagę, że już doszły te inne zabawki. Nie mam żadnego ciała nawet do zabawy już teraz. Doszły inne zabawki, doszła karczma i inne takie pierdoły. No to wychodzi na to, że nie jest nam to super potrzebne. Dobra, ale teraz tak. Jaki jeszcze przemyt był potrzebny dla tego kolegi naszego? Tu mamy tylko mroczny mózg. Czy ja mogę zobaczyć, co jeszcze potrzebował Inkwizytor? Trzy mroczne organy, wiecie co, bo ja zapomniałem. Co ja jeszcze potrzebuję? Czy mroczny mózg był dla Inkwizytora, czy nie? Nie wiem, będę mógł się przekonać za dwa dni dopiero, dlatego będę to ze sobą miał. A te jelitka są do przerobienia. Tak samo jak te mózgi. Mózgi, jelita, to wszystko. Tutaj, wiecie co, to ja od razu roztwory zrobię z tych mózgów. Żeby nie były, prawda, nie siedziały tu. A tu też mam, o i tu mam też jeszcze, a to mroczny mózg chyba był. Widzę, że go mam cały czas tutaj, więc nie wiem w sumie. Chyba kolejny trup też przybył. No dobra, ale porozkładamy te mózgi. Kolejny truposz i tym razem truposz, zobaczcie, ma mroczne jelita. Ale chyba nam brakuje mrocznego serca. A ponieważ widziałem, że mroczny mózg jest rozłożony przeze mnie, mroczne jelita są rozłożone przeze mnie, więc brakuje mi mrocznego serca. Na to wygląda. Ale to mi da... Wychodzi na to, że jak będziemy wycinać te wszystkie rzeczy, to zostaną mi same białe czaszki. I jak tu generować serce? O, serce jest ciekawe, bo zobaczcie. Odejmuję dwie czerwone czaszki i dodaję trzy białe czaszki, czyli można by... No to serce jest znakomite. To serce jest znakomite, trzeba powiedzieć. O, ja chętnie ekstrahuję je, to można by zrobić nawet potężne ciało kiedyś z tego. Tak, to serce jest super. To mi się podoba, tylko mroczne serce mi jest jeszcze potrzebne. No mam jeszcze mroczne jelita, ale będzie można zacząć je też rozkładać na te wszystkie czynniki. No to akurat na proszek, mroczny proszek. Akurat mroczny proszek chyba najłatwiej zdobyć. Tak, no dobra. Panie kolego, no to cóż, no... No chciał, nie chciał, idzie pan na spalenie. Zrobię jedną zmianę, mianowicie przestanę zachęcać ich do tego, żeby trunki szli sprzedawać, gdyż trunek zauważyłem... O co chodzi z tymi festynami? Są chyba cztery rodzaje festynów, tak sprawdziłem sobie to, tak jak podaliście mi w komentarzach link. Do Wikipedii zobaczyć, jak wyglądają te festyny i rzeczywiście tam trzeba jedzenie przynosić i każdy festyn ma swoje ulubione zestawy jedzenia. Można to oczywiście jak w alchemii wypatrzyć sobie to wszystko po prostu po kolei, co do sztuki i posprawdzać, co najlepiej się sprzedaje, ale można też skorzystać z wiki, żeby sobie pomóc w tym i zobaczymy, czy będzie mi się chciało robić masowo jedzenie na te imprezy, czy niekoniecznie. Zobaczymy w swoim czasie. Na razie muszę zrobić porządki, wziąłem też trochę torfu, ponieważ będę chciał skoczyć do moich kolegów w obozie uchodźców. Zobaczmy w ogóle. Wiem, że tam coś mogłem jeszcze poznać, jakieś surowce, nie pamiętam jakie było trzeba. Bo akurat tego nie mam zanotowanego, ale zrzucimy to, bo to na pewno było potrzebne. Zobaczmy w ogóle, jak oni się tu czują. 7 zadowolenia. O, to jeszcze weźmiemy przy okazji to. Też sobie zrzucimy, bo wiadomo, bardzo, bardzo miło będzie mieć. Co my tu mamy? Studnia z wodą 2 możemy zrobić. No, stół kucharski możemy zrobić, ale do tego potrzebujemy jeszcze jeden punkt szczęścia. Więc w swoim czasie. Studnia z wodą, czy wiecie co? Chyba zrobię... Tak. Zrobię farmę. Tylko, że to bardzo dziwnie... A nie da się jakoś myszką szybciej? Myszką też szybciej się nie da. No dobra. Aha, i teraz możemy tutaj sobie układać... Okej. Okay. No nie ma co tego za bardzo obracać. Okej. Okay. Cyk. Możemy zrobić od razu ich kilka tutaj. Tyle, ile szczęście pozwala. O, proszę bardzo. Okej. Okay. Czyli zbudowaliśmy na razie to. W porządeczku. Okej. Okay. I cyk.
O, wymaga trochę energii, żeby im to zbudować. Mam nadzieję, że żul... Przepraszam. Że żmij... Czemu żul go nazwałem? Mam nadzieję, że żul żmij... nie chciał ode mnie żadnego questa w tym momencie. Chyba czekamy, aż mu zdobędziemy. Chyba musimy mu coś zdobyć, z tego co pamiętam. Ale wykonaj. Co to znaczy wykonaj? Czyli ja co? Muszę... Uja, to ja im tutaj... Również muszę zatrudnić zombiaki do pracy? I to muszę poprzynosić jeszcze nasionka? Żebyście sobie mogli robić jedzenie z tego? No ciekawe... No dobra... Czyli zombiaczki, tak? Znaczy, bo ja nie wiem w sumie, czy to... Czy ja mam... A i znowu muszę też przynieść nawóz, może muszę im to poulepszać. Pytanie to jest, czy to jest robione pod zombie, czy pod nich? Może oni zatrudnią swoich ludzi do tego, tylko ja muszę im zlecić, dać im nasiona do pracy. Może o to chodzi. No dobra, okej, to do sprawdzenia w takim wypadku, jak przyniesiemy trochę nawozów. No i cóż, a ja mam surowce wszystkie tutaj świetnie przyniesione, więc nie muszę im na razie dostarczać żadnych surowców, wszystko jest. Nowy uchodźca może przybyć niebawem, dobra, no to ale zrobiliśmy swoje zadanie. Możemy wrócić teraz do domu, prawie mnie z domu wypchnął zombie. Taki jest zadowolony z tego, że przybyłem do domu już. Może się stęsknił chłopak. Okej. No to cóż. Czas może pójść? A co? A pójdźmy jeszcze raz do tej. Pójdźmy jeszcze raz do stajenki. Nie, wiecie co? Zróbmy trochę rzeczy do kościoła, nie? Tylko właśnie, wiem jeszcze jaką rzecz miałem zrobić. Czemu oni przynoszą mi kamień zamiast marmuru? Chyba muszę w ogóle zrobić lepsze zombie, które będzie mi pracować w kopalni i marmur wydobywać. Tak mi się wydaje, bo coś, zobaczcie, w ogóle marmur mi nie przychodzi. Także ja tutaj obrobię trochę tego kamienia, ale kamień jest mi już kompletnie zbędny. Trzeba się udać do tej kopalni i zobaczyć, co się wydarzyło. Mamy kolejnego truposza. Zobaczmy pana kolejnego truposza. Pan kolejny truposz nie ma nic. Ale zobaczcie, jakie różne teraz przychodzą te... ciała. 4 czerwone i 2 białe? Niziutko, malutko. Ale można mu wyciąć serce, bo to mu dodaje czaszki, jak widzicie, czerwone. Chociaż to niekoniecznie musi być problem. Tu mu dodaje 2 czerwone i odejmuje białą. O! Ale jakby wyciąć mu mózg, no to rzeczywiście utracimy 2 czerwone i dostanie jedną białą. Ale no właśnie, ale trzeba go na początku... Czyli i tak czy siak będzie trzeba go na początku zbalsamować, chociaż ma bardzo mało bazowych tych czaszek. Znaczy, tak, balsamy i tak są w stanie wyciągnąć... tylko tu jest dużo plus czerwonych. Mi się wydaje, że możemy pocisnąć koledze... Wyekstrahuję na razie z niego krew. Pociśniemy na koledze wszystkie 4 balsamy, tak mi się wydaje. Tak? Czyli polecimy, nawet z ługowym mi się wydaje, że polecimy. Zaczynamy od klejącego. Zastrzyk klejący. O, srebrne mi się powoli kończą. Dobra, polecimy 4. Niech będzie. To krwi też udało się trochę zyskać. Na razie tutaj sobie zbieramy tę krew. Dobra. Okej, jak jesteśmy tutaj, to możemy zrobić szybkie porządki i polecieć jeszcze raz do lochów. I proszę bardzo, Staszek po raz drugi idzie do lochów w jednym odcinku. Tego się nie spodziewaliście. Chodźcie tu, dziadygi. U, jaki wielki pająk! Jak uciekł, u, jak pluje! Oskubany! Proszę bardzo. Co my tu mamy? Srebrny samorodek. No nie jest to nic, co mi jakoś na kolana powaliło. Ale niech będzie. Może w przyszłości jakiś klejnot uda się zdobyć. Właśnie trzeba zobaczyć w ogóle te nowe sprzęty do tworzenia klejnotów, tak? Bo gdzieś musi być ta stacja jubilera, jak to tam się nazywało. Pajęcza sieć! Wiem, że pajęcza sieć była składnikiem alchemicznym. Pamiętam z tych wszystkich notatek, spis i rozpisek. No właśnie, nasiona dyni. No teraz to mi się nie przydadzą, ale... Powiedzmy, że na przyszłość. Ło! U, jak nie jadą tu! Ło, ho, ho, ho! Koledzy! No za mało, dobra, już pijemy wino. Jestem grabarzem, prawdopodobnie nie żyję i dlatego jestem odporny. Coś czuję na alkohol jestem odporny, tak? Musi to być jakiś... To musi być jakiś moim zdaniem wytłumaczenie, że dla mnie alkohol kompletnie nie działa. Nie ma żadnych efektów negatywnych picia alkoholu.
Jest to co najmniej intrygujące i ciekawe, ale faktycznie tak jest. Dobra. Okej, czyli tutaj są same trupy, ale tu już chyba wszystko, co było trzeba wziąć, to wzięliśmy. Oczywiście najmniej interesuje mnie niszczenie mebli i zdobywanie, wiecie, opołów i gwoździ. Bardziej interesuje mnie to, co można z tych przeciwników faktycznie wydobyć. Czego plujesz? Dziadu, jeden. Dobra. Dużo złomu. W ogóle tam zleciłem chyba 108 sztuk. 108 sztuk tych żelaza. Nie wiem, co ja będę z tym robił. Chyba będę musiał sprzedawać temu. Jak on tam się nazywa. Będę musiał zacząć sprzedawać to koledze. O, beczki można niszczyć też. O, to coś zmienia. Koledze, jak on tam się nazywał? No. Cały czas idę w dobrym kierunku w ogóle. O, dzisiaj jeszcze muszę odwiedzić Inkwizytora. Wow. To się tak rzuciliście na mnie. Ile obrażeń mi zadali, skubańcy. Ten mi zadał pewnie. Strasznie dużo ich tu. Dobra. Dziabnięte. Nie mam już miejsca na proszki? Ciekawe. No dobra. Jak nie, to nie. O, zmęczony się robię. Jakoś tak ciężej mi idzie zupełnie. Ciach. No dobra, ciekawe, już nie ma miejsca na proszki. A to się świetnie się tutaj... No znakomicie. Myślę, że będzie ze mną chodzić do końca teraz. Galaretki. Dobra, to nie jest mi potrzebne akurat. Dobra, proszki bym chciał wziąć. Co mi tu jest zbędne? Zniszcz. Nie chcę nasion buraka. Co my tu jeszcze mamy? No opoły mi są zbędne w sumie. W sumie po co mi nasiona winogron... Nasiono winogrona? That's something new. A nie, przepraszam, nasiona winogrona. O Jezu, dobra. Przecież wiemy, co to jest. Gwoździe mi są niepotrzebne. Proszę was. Gwoździe to się robi z palcem wiadomo gdzie. Chyba nie wezmę tego skrzydła nigdy. Trudno, nie jest mi potrzebne. Dziab po ryju. Dziab. Dobra, kolejne kolory. Gdzie uciekasz? Gdzie uciekasz, skubańcu? Kolejne kolory proszków. No widzicie. Dobra, to też mi nie jest potrzebne. Zniszcz. I co jeszcze mi nie jest potrzebne? Chyba nasiona dyni i brązowe nie są potrzebne. Dobra. Okej. Okay. Myślę, że git. Jak to mawiała moja ciotka? Git marycha ślepa, ale mruga. Do tej pory nie wiem, o co jej chodziło. Jest to bardzo dziwne sformułowanie, ale zaiste takie jest. Dobra, zrobiliśmy kolejne piętro. Inkwizytor. Inkwizytor. Ale na początku może jakieś porządki, skoro już tu jestem. Tutaj, tych proszków tu mega dużo się zbiera. Muszę przyznać. Inkwizytor, bo muszę zobaczyć, czy rzeczywiście on potrzebuje serca. Ale wydaje mi się, że chyba serca mu brakuje. O, to jest w sumie ciekawa rzecz. Pajęcza sieć. Na wszelki wypadek wezmę po jednej sztuce, nie? Bo nigdy nie wiadomo. Dobra, zanim dorobię tu porządki, bo zaraz mi się skończy dzień. Tak, ukochany dom. I szybka akcja do Inkwizytora. Zobaczymy, czy on potrzebuje tego, czego ja chcę. Muszę pójść w końcu wykopać też tę pieruńską szczękę. Panie Inkwizytor, czy pan chciał serce? Muszę sobie przypomnieć. Tak. A nie, mroczny mózg! No kurde, nie serce, mózg! Mamy to! Proszę bardzo, dobrze, że poszedłem zobaczyć. Match free, jaki tekst. Mamy dość dowodów, przedłożę te przeklęte organy królowi. I mamy też opowieść złotą. Przetrząśniemy każdą pięć miasta w poszukiwaniu heretyków. Jeszcze muszę znaleźć mu wiecznie płonący węgiel. Nie, mogę od niego wziąć, jak będę miał 100 punktów zadowolenia. No dobra, ale na razie wszystko, co mieliśmy zrobić z nim, to zrobiliśmy. I zobaczcie, jak dobrze, że jednak kurna tu przeszedłem i się upewniłem, że to zaiste miał być właśnie ten moment. Dobra, wiecie co, zanim zapomnę również, bo zaraz mi się też zapomni z tym, i lecę do Klotyldy, ponieważ Klotka na pewno ma, Klocia Płocia na pewno ma dla mnie jakieś mikstury chyżości. Dzień dobry, pani Klotyldo. Ja tu przyszedłem pohandlować troszkę. Troszkie. Ja teraz chcę tylko i wyłącznie chyżość.
W ogóle te mikstury też możemy nauczyć się robić. Regeneracji, berserku, ochrony. Moglibyśmy to zrobić. Ech. Co my chcemy? Chyżość. 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 To jest chyba. Mikstura chyżości. Super. Ma ich akurat 5. Kupuję wszystkie. Poproszę. Dziękuję. Mikstura chyżości się przyda. Czy coś od niej jeszcze chcemy? Możemy wziąć od niej naelektryzowany proszek. Jeden chociażby. Ale wezmę 2, bo może one do czegoś się przydadzą. Znaczy, na pewno do czegoś się przydadzą. One też nie są przeze mnie zbadane. Zawsze trochę niebieskich pypków. Można zobaczyć w ogóle, czego jeszcze nie mamy zbadanego, co ma niebieskie pypki daje, tak? Szybko tak sprawdzić, co tu mamy. Ale wygląda na to, że wszystko, co niebieskie pypki już chciało, to jest zbadane. Każdy proszek. No wiecie? Tak. Znaczy, mówię o tylko niebieskich, tak? Że reszta nie była zbadana. Nie potrzebujemy jabłoni, nie potrzebujemy sadzonki porzeczki. Nie potrzebujemy. Dobra, jej też nie mam co sprzedawać na razie. Nie chcę jej nic więcej sprzedawać, także super. Zbieramy grzybole i wracamy. Robimy test. Badamy pajęczą sieć. Myślę, że ona jest jakimś fajnym składnikiem. No tak, esencja i proszek. Okej, esencja i proszek. No od razu sprawdzimy, co z tego... Co z tej jednej pajęczej sieci, jaki proszek wypada? Znaczy, jakiego rodzaju... Brązowy. Okej, czyli proszek spowalniający. No to ma sens, tak? Pajęczyna, spowalniające. Sens zachowany. Porządki robię dalej. Okej. Porobione porządki, idziemy zobaczyć, co się dzieje w kopalni. Jak ja to w końcu rozdysponowałem? Czy ja nie przestawiłem? Nie no, zobaczcie, jest. Czyli widocznie chyba dopiero zaczęli... Doznosiły mi zombiaki marmur i dopiero teraz będzie można ten marmur w 100% dziabać, bo już kamienia nie potrzebuje. Tak, chyba tak. Ale właśnie, teraz pytanie brzmi. Jak ja mam zdobywać klejnoty? Czy ja muszę również partycypować w wydobywaniu? Żeby mieć szansę na to, żeby klejnot poleciał, czy klejnot zdobywa się podczas przerabiania? No widzicie, bo to też mogę... O, złoty samorodek nawet wyleciał podczas kopania. Czyli podczas kopania też potrafią lecieć rzeczy, ale właśnie pytanie brzmi, czy... No właśnie, czy są tutaj... Czy jest tutaj szansa na to, że poleci coś... Coś więcej? Czy jest... Czy klejnot tak samo może wylecieć jak samorodki? No to jest dobre pytanie. Dobra. No to tu dorzuciliśmy, koledzy. Tu raczej nie potrzebujemy chyba nic zbudować z tego, co kojarzę. A nie w ogóle... Aha, bo... Ach, bo znoszą mi ten. Dobra, okej. Bo się zastanawiałem, czy... Jak to jest grane, że nie znoszą mi tych... węgla, ale znoszą węgla. Że nie produkuje się węgiel, bo go znoszą przecież, tak? Dobra. W ogóle przejdziemy się jeszcze tutaj z buta, że tak powiem, ponieważ będę chciał znowu zobaczyć, co tam u kolegów... Co tam u kolegów... Nie, chcę już tego. Kurczę, miodu, mam dużo. Już tak nie robimy do babeczek, teraz już na winie jedziemy. 5 punktów, dobra. Czyli to potrzebujemy tak im przynieść jeszcze, no, potrzebujemy im przynieść nasionka, żeby sami sobie coś robili, jedzenie. Właśnie muszą być zadowoleni z tego, że mają jedzenie. Nowy uchodźca na razie nie. Aha, czyli od 6 potrzebuję, żeby studnię z wodą zrobić lepszą. Dobra, czyli jeszcze chwilę muszę poczekać, zobaczmy jak w ogóle z ich jedzeniem tu. Widzę, że mają tylko wodę, więc mają przyrost 7%. Nie mają co jeść za bardzo. Na razie nie mają co jeść. Wiecie co? Dam im to wino, które mam ze sobą, nie? Niech mają. I teraz ich zadowolenie, zobaczcie, 32%, tak? Jak mają jedzenie i picie, to są mega zadowoleni. Jak mają picie, no to bardzo wolno to wzrasta. Więc udamy się do domu. I sobie po prostu weźmiemy to wino. A, no właśnie, tylko... Wino to ja muszę wziąć nie z domu teraz, tylko z karczmy. Bo tylko z karczmy mogę wziąć. Tak, przecież to się trochę zmieniło. Dobra, słuchajcie. Przyszedł dzień, widzicie, mam trochę porobionych tutaj rzeczy. Ale przyszedł dzień właśnie. Dzień na modlitwę, nie robimy teraz. Teraz olewam, nie robię tych, jak one się tam nazywają. O, ktoś się przyszedł wyspowiadać. Nie robię... Czego nie robię? No czegoś nie robię. No czegoś nie robię, no Jezu, no będziecie wnikać w co ja robię. Ile tu jest czaszek? 9. Tu ile jest czaszek? 3. Kurde, wszędzie 9. 3. 10. Świetnie, idealnie. To. Cyk. Zaraz się skończy czas na. Chciałem chociaż jeszcze jedno postawić, żeby wiecie, wykorzystać. O,
Zresztą nie jest jakoś wielkie potrzebne, chciałem wszystkie przyozdobić, ale chyba czasu mi nie starczy, zanim skończy się dzień na msze. Więc jedziemy z biskupem. Nie wiem, czy ja to z biskupem nie miałem pogadać w ogóle? Inkwizytor miał mi dać... Aha, nie, nie wiem, czy z biskupem mamy zrobione wszystkie questy. Muszę zobaczyć jeszcze przy okazji. Tu też trzeba by rozbudować. Właśnie, może jeszcze rozbudujemy trochę ten kościół, tak? Bo tu może dałoby się jeszcze bardziej powyciskać więcej wiary. Wiara najważniejsza. Taka basic wiara, nie? Nie pomijając kwestię tworzenia tych świeczek. Czatowe kazanie. No ba. Ale dalej każdy wrzuca jeszcze, nie wrzuca nawet srebrnika. Także słabiutko. Dobra. Witraże, żebyśmy chcieli zrobić, to też wymaga od nas, no właśnie, tych detali złotej biżuterii. Także musimy się też nauczyć to robić. Mamy miejsce prawdopodobnie jeszcze ten konfesjonał, ale pytanie brzmi, czy my nie możemy odkryć techniki jakiegoś lepszego konfesjonału. Patrzcie, bo tutaj mamy świecznik 3, a tutaj mamy konfesjonał 2 i kamienny ołtarz. I to chcemy zrobić. 250 niebieskich jest nam potrzebnych, żeby tego dokonać. Dopiero wtedy, kiedy zrobię konfesjonał 2 i kamienny ołtarz, no zacznę przerabiać, myślę, i odblokujemy świecznik 3, to wtedy zaczniemy upiększać kościół już tak na maksa. Czystość kościelnego. Możemy też kadzielnicę zrobić na poziomie drugim, ale... Wolę poczekać. Wolę odblokować to, konfesjonał 2, bo myślę, że to się bardziej przyda, bo może to też da nam jakieś nowe możliwości. 250. Także olałem zbieranie niebieskich pypków tam. Raz, ale no może kiedyś nie oleję w końcu. Znaczy nie no, zastanawiam się, czy w ogóle jest sens. Panie biskup. No właśnie, weź lustro dumy. Potrzebujemy 100. Zaproszenie... Nie mam jeszcze zaproszenia od inkwizytora. Może dopiero w następnym... I tak trzeba przejść do inkwizytora moim zdaniem. Miałem mu też dać ten papiery, tak? Odpowiednie. Dobra, słuchajcie, powrzucam to tu. O właśnie. Bo tu mamy jedynie tylko papiery arystokrackie. Nie są mi one jakoś super potrzebne. Można natomiast zacząć coś tutaj też upiększać. W sensie, no dalej można by pozamieniać wszystkie grządki na lampy na przykład. W ogóle stać mi na lampę. Latarnia. Mogę zrobić jeszcze... Ło, tu mogę 3 latarnie postawić, tak? No dobra, to skoro mogę postawić 3 latarnie... To jeśli dobrze pamiętam, to jest w miejscach, gdzie są kwiatki, nie? Więc muszę usunąć kwiatki. Niestety. Sorry, kwiatki, ale no. Taki mamy klimat, więc usuwam kwiatki. Postawimy ładne latarnie. To już w sumie jestem przy okazji tutaj, to mógłbym zebrać trochę... Gdzie to drzewo niszczysz? Znaczy w przyszłości i tak trzeba, ale... Nie! No gościu! No ogar! Co ty tu odwalasz? Co za typo? Piasek trzeba by zabrać było. Nie kop mi tego! No gościu! Narwany jest bardzo. Latarnia. I też bym chciał te modlitewniki zobaczyć, jak działają i tak dalej, ale to wymaga ode mnie trochę zabawy. Proszę bardzo. I niebawem będziemy mieli wszędzie latarnie. Znaczy, żeby zbudować ostatnią latarnię, potrzebuję trochę metalowych części i będzie, tak? Marmurowe płyty, mogę zrobić trawnik. No właśnie, bo w sumie tutaj... No wydaje mi się, że mogę zrobić trawnik, nie? Ten trawnik za 3, o tutaj, postawić. Chyba, że... A marmurowe? Marmurowe płyty? Też tyle. O, marmurowe płyty też, ale to jest to samo, tak? No bez sensu, że marmurowe płyty też dają 3, tak samo jak trawnik. Na taką samą wielkość, no bez sensu. Że trawniczek sobie postawimy. Czemu nie? Dobra, i tu trawniczek, bo to akurat idealny rozmiar. O. Jest ładnie. Ale może być jeszcze ładniej, tak? No właśnie. Tutaj mamy ile? Po 3. O, akurat idealnie 5 jest potrzebnych. No i widzicie, tutaj jest idealnie, tak żebym nie pomylił. Marmurowego potrzebujemy. Cyk. Dobra, i tutaj mamy co? Tu mamy czaszek 9, więc trzeba będzie to dostroić. Znaczy, o wiele łatwiej mi będzie jednak mimo wszystko tutaj dostroić, tutaj dać... No dobra, mamy ogrodzenie marmurowe 4, więc możemy dać. I wtedy damy też już chlamy. Damy tutaj za 5 gwiazdek to i też będzie pięknie. No i zobaczcie, i przyozdabiamy powoli nasz piękny cmentarz. Tu taka sama akcja, tak? Czyli można pocisnąć ogrodzenie marmurowe grobu 4 plus... zrobić ładny krzyż. No, także przyozdobimy sobie tutaj trochę jeszcze te elementy. On poszedł kiedy? O, tu teraz poszedł. No, ciekawe. Tu mamy znowu 9 czaszek, czyli znowu ta sama akcja, chyba że zaraz mi się skończą. Ogrodzenia. A, i już mamy ogrodzenie. I jest jeszcze jedno, dobra. Cyk. I jeszcze tu.
tutaj cyk. No i troszeczkę żeśmy podbili jakość, tak? Ale cały czas, no, próbuję zebrać trochę jeszcze niebieskich pypków, żebyśmy mogli odblokować ulepszenie kościoła. Udało nam się przygotować po raz kolejny 12 czaszek białych. Kolejny bardzo, bardzo dobry kolega, który w sumie mógłby być, wiecie, on mógłby być... on mógłby być nawet naszym zombie nawet. Jakimś takim super zombie, które jest bardzo efektywne. Tu zrobiliśmy zastrzyk złota, więc tu jeszcze musimy zrobić zastrzyk ługowy. Też myślę, że się przyda. Jeszcze wyciśniemy trochę. Zastrzyk klejący, zastrzyk srebra. Zaraz musimy też nadrobić zastrzyki srebra. Myślę, że w ogóle to zrobię od razu, przy okazji robiąc porządki z tych rzeczy, które tu mi się nazbierały. Dobra, moi drodzy, przygotowałem jeszcze się tutaj na małe ulepszenie. Mianowicie chcę tutaj postawić destylator 2. Ulepszony, w sensie pamiętacie, tutaj o nie? Mieliśmy stary destylator, właśnie go zniszczyłem. I żebyśmy mieli dwa dobrze, sprawnie działające destylatory, które też dają więcej, przecież też pypków, nie? Znaczy, no, surowców dają więcej. Więc mamy dwa destylatory na poziomie drugim w tym momencie. Także zrobione. Tutaj mała taka, takie małe ulepszenie. Technika plus. Dobra. Moglibyśmy w sumie też może te mroczne elita, mroczne mózgi może poprzerabiać. Na przykład mroczny mózg bym wziął i przerobił na roztwór, chyba? Tak, rozkładamy na mroczny roztwór, cyk! I mamy trzy mroczne roztwory. Co prawda mamy zapas roztworów, no mamy, tak. Wiesz, czego będę na razie zbierał, ale wiadomo, że w przyszłości może przydałoby się coś robić z tego ciekawszego. Zaraz będzie dzwonić mi osioł kolejny. Dobra, zrobiłem pewne ulepszenie. Ile mamy... 143 niebieskie, także jeszcze z niebieskimi trochę musimy poczekać. Ja się udam w ogóle jeszcze do... Co ja w ogóle chciałem zrobić? Miałem jakiś pomysł miałem jeszcze przed chwilą. Czy ja chcę udać się do gadającej czaszki po coś? Do obozu uchodźców chciałem się udać. Dobra, zobaczmy. Tak, zobaczmy co u nich. Mamy full szczęście, zobaczcie. Więc możemy im zrobić stół kucharski chyba lepiej, tak? Bo to za full wykorzysta. Cyk, a i mamy też im przynieść faktycznie... Mieliśmy im jeszcze przynieść... Pani jest zadowolona teraz? Nie, teraz. Musimy przynieść im tutaj nasionka, żeby zaczęli się robić. A też musimy zrobić im lepsze... O, sami wodę wybierają. Cieszę się bardzo. Ulepszyłem twoją kuchnię. No właśnie. 40 radości. Mam nadzieję, że teraz jest bliższa twojemu ideałowi. Och, zdecydowanie, mój drogi grabarzu, jesteś cudowny, ale... Ale... Jest jedna rzecz, która nie pozwala mi osiągnąć pełni szczęścia. Brakuje mi czegoś, co uczyniłoby nasz trudny żywot odrobinę słodszym. Radzę sięgnąć po miód. Mógłbym zbudować dla ciebie kilka uli. Och, wspaniale, jeśli to zrobisz, to podzielę się z tobą kilkoma kucharskimi sekretami. Brzmi nieźle. O, musimy zbudować im ule. Okej. To ma sens. To z chęcią, zobaczmy, zbudowanie uli. Ale widzicie, czyli jednak potrzebujemy po raz kolejny pszczoły. No dobra. Okej, no to musimy 10 pszczół jeszcze raz tutaj skombinować. Patyczki wezmę, bo tych patyczków zawsze mało, się okazuje, ostatnio. Ciekawe, czy patyki też odrastają. W sumie powinny. Mamy też truposza, ale no właśnie, żebym nie zapomniał. Mamy tu do wykopania coś, nie wiem, czy pamiętacie. Takie jedno małe miejsce w okolicy, o którym zapominam. Oj, chyba naprawdę koło wodospadu. No to tutaj było. O, tu się zepsuła nam wtedy... Zostaw to drzewo! Zepsuła nam się łopata, nie? Tak, to chyba ona, ale nie mogę przestać myśleć o nagich kurczowłosych kobietach dosiadających jednorożców. Wiedźma Klotylda może chyba odczarować dla mnie tę szczękę. Klotylda! O, czyli znowu do Klotyldy lecimy. Wiecie co? To jest w sumie po drodze. Klocia, lecę, nadciągam. Cześć, Klocia. Poproszę o odczarowanie szczęki. Ciekawe, czy hajs będzie potrzebować. Da to. Klotyldo, mam tu szczękę. Chciałbym, żebyś zamieniła ją w wampira. Ależ oczywiście, skarbie, otwórz usta. Nie, o tej szczęce mówię. To zaklęty wampir. Chciałbym, żebyś go odczarowała. A, to jeszcze łatwiejsze. Niech no spojrzę. Ciekawe, jej aura jest nie tak jasna. Niestety nie jestem w stanie rozproszyć tak potężnej magii, chłopcze. Przykro mi. Ech, a tak na ciebie liczyłem. Jesteś pewna, że nie da rady się nic tutaj poradzić? No oczywiście, zawsze można spróbować jednego. Mikstury pamięci. Świetnie, byłbym ci bardzo wdzięczny. Okej, mikstura. Muszę cię ostrzec, jeden z moich, twoich poprzedników, trzech grabarzy. Trzeci grabarz użył mikstury pamięci kilkukrotnie. Powiedział mi, że jest niestabilna, zawodna i powoduje szereg skutków ubocznych.
Jeśli jest szansa, że zadziała, to warto spróbować. Swoją drogą będziesz potrzebować proszku pamięci, jeśli chcesz przyrządzić miksturę. Masz tu szczyptę. Co ten kursor tu nagle? Jeśli będziesz potrzebować więcej, to możesz brać, jest przeterminowane o 20 lat. A jeszcze jedno? Jeśli spotkasz tę przemiłą kobietę, która kupiła przepis na emulsję śmierci, przypomnij jej proszę, że zapomniała wziąć resztę. Dziękuję, dziękuję Glotyldo, dobrze. To może być ta inkwizytorka może w tym przypadku. O, proszek pamięci mogę kupić. Odejdź, a ile tego proszku pamięci potrzebujemy? Bo zdobyłem 3, więc nie wiem, czy potrzebuję więcej. Przyda się na Halloween, szczęka. Mamy też przepis na miksturę pamięci. Możesz teraz przynieść miksturę pamięci, 1% alkoholu, 90% bąbelków. Użyj. Dobra, mikstura pamięci. Proszę bardzo, niestabilna, zawodna, nieznośna, należy spryskać nią oboje oczu. Okej. Okay. I wtedy dopiero będę mógł użyć to ze szczęką wampira, tak? Dobra, handluj. Wiecie co, jeszcze chcę od niej kupić... Jeszcze raz, chyżość, wiecie, nie będę robił. Dlaczego kupuję chyżość, jeszcze raz przypomnę może. Mikstura chyżości. Teraz ma tylko 3. O. I chyba droższe nawet. Kupuję u niej mikstury chyżości, żeby nie marnować krwi na mikstury chyżości, tak? Taki jest mój zamysł. Mikstura pamięci, zobaczcie, jest. Wymaga ona srebrnego, złotego i proszku pamięci. Proszę bardzo. No dobra. Mamy akurat to wszystko. Mamy też miksturę pamięci. Ja rozumiem, że miksturę pamięci trzeba było Klotyldzie przynieść. Na razie szczęki i mikstura pamięci z nami zostaje. Ten proszek tu wrzucimy na razie. Mam też, zobaczcie, przygotowane nasionka. A po co? A właśnie po to, że będę chciał rozwinąć te farmy. Ale tam chyba było ile? Po 12 sztuk, żeby rozwinąć? Tak mi się wydaje. Muszę teraz przygotować znowu trochę. Robimy 40 nawozów srebrnych. I w sumie 40 nawozów złotych również. A jak zamrzycie, trochę gdzieś tam zabraknie? Chyba 30 mi się uda zrobić, tak? Z obecnych surowców, tak. Ale myślę, że 40 trzeba zrobić, chociaż i tak to zabraknie, bo łącznie trzeba by zrobić, tam chyba 4 farmy są, tak? Więc najlepiej byłoby zrobić chyba od razu 60, bo to jest 12 razy 4 to 48, czyli 50 powinno być, żeby było optymalnie, tam 4 farmy są. Więc musi mieć po 50 nawozów, czyli jeszcze 20 złotych i jeszcze 10 srebrnych. O! Ale schromoliłem. Zapomniałem o trupku też przy okazji, zobaczcie. A to zaraz kolejny przybędzie. No, także zaczął się psuć, ale podobno są tutaj jakieś możliwości jakby odzyskiwania. Tak? Podobno, ale jelita są świetne. O, jelita to są przepiękne u niego, bo plus 2 czaszki białe. Także jego tutaj zaraz szybko ogarniemy. No, on idzie do spalenia, tak? Moi drodzy, na koniec odcinka, który tak już nagrywam godzinę 23. Także sporo tutaj było robienia i przerabiania. Lecimy do obozu uchodźców i po pierwsze idziemy im przygotować farmy. Mianowicie ulepszamy jakość. Tak jest. Reszta tych nawozów niech zostanie sobie tutaj. Czyli mogę od razu zrobić jedno i drugie. Tak samo pszczółki za chwilę będą wykorzystane. Dobra. I teraz tak. Tu chcę, żebyście sobie ogarniali soczewicę złotą. Sami to robią, faktycznie. Tu, żebyście sobie robili dyńki. A tu, żebyście sobie robili cebulki. Przyniosłem wszystkiego po 24. Proszę bardzo, jeszcze jedną farmę możemy zbudować im. I niech sobie teraz sami ogarniają jedzenie. 2,95, czyli rozumiem, że troszeczkę słabo z jedzeniem znowu u nich. Tak, dlatego jest przyrost tylko 7%. Mogę im znowu mi dać swoje wino. Żeby mieli. Można by dać im swoje... Dobra, wiecie co, będą się ulepszać, będą ładnie przynajmniej. Zaraz pójdę sobie po zapas wina. Dwa punkty szczęścia pozwolą mi tylko i wyłącznie na zbudowanie jednego ula. Ale to dla mnie nie problem. Ulu. Ulu. Gdzie te ule chcecie? Ej, to jest dobre pytanie. Gdzie oni chcą te... A, tutaj! Aj, chcą więcej uli. Dobra, na razie jeden ul mogę wam zrobić. Ale potem myślę, że wasze szczęście się podniesie, to będę mógł tych uli zrobić im więcej. Tak, na razie mają jedno. Będą mogli sobie coś z miodu robić. Potem zbudowałem ul i mam nadzieję, że też oznacza to, że pani mnie tutaj polubi bardziej i da mi coś ciekawego. Zbuduj ule. Ach, muszę wszystkie ule zbudować. Ale mogę też handlować, patrzcie. Przepis, proste przekąski, w soczewicy nadzieja, zestaw warzyw oraz przetwarzanie mleka. Bez zastanowienia kupuję wszystko. Wszystkie przepisy poproszę. Cyk. I zrobimy sobie nowe rzeczy.
Użyj pire z soczewicy, wymyśl na zupa soczewicy kotleciki z soczewicy. Takie rzeczy. Co jeszcze mamy? Warzywna zupa krem, potrawka warzywna, sałatka warzywna. Wykonaj ser, masło oraz grzybowa zupa. Proszę bardzo, oraz jeszcze zrobimy te cyk. Tarta marchewka, tarte buraki i jajko na twardo. Takie żeśmy rzeczy dowiedzieli się jak robić. A tymczasem jak wam się podobało? Moi drodzy, to oczywiście zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. W ogóle to od nich mogę też, zobaczcie, wodę wziąć, tylko to kosztuje mi energię. Jak widzicie zresztą, nie mam już w ogóle energii. Ale dzięki temu mogę teraz wrócić do domu i wrzucić tę wodę sobie tutaj, jako dodatkowe źródło wody. Cyk, tak? Gdyby ktoś chciał i gdyby ktoś pytał. A ja udaję się w tym momencie już na spoczynek. Jeszcze jedyne co zrobię, to zbiorę trochę wina, bo nie mam czym regenerować energii. Chociaż mam jeszcze zapas ciasteczek, muffinków. Dziękuję wam serdecznie, wielka piona i widzimy się oczywiście za dwa dni w kolejnym odcinku z Graveyard Keepera. Do zobaczenia, cześć!